1 września to szczególny dzień dla wszystkich Polaków. No, dla mnie osobiście to jest bardzo ważna w moim życiu uroczystość, nie tylko ze względu, powiedzmy, na wydarzenia historyczne, ale w ogóle mojego pokolenia, które przecież było skazane na zagładę, na zniszczenie przez okupantów niemieckich i rosyjskich, sowieckich. W 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej mieszkańcy Kętrzyna oddali hołd bohaterom, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny, która odbyła się w Bazylice Świętego Jerzego. Pewni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Punktualnie o 12 w mieście zawyły syreny alarmowe, a zaraz potem uczestnicy przemaszerowali na plac Armii Krajowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Pod pomnikiem w hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom, obrońcom ojczyzny 1939-1956 złożono kwiaty, odczytano również apel poległych. Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę. Kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i nocą kolbami za omocą, stań u drzwi, bagnet na broń, trzeba krwi. Czcigodni księża, droga braci kombatancka i żołnierska, rodacy, przyjaciele. 2 tygodnie temu, tu, w tym miejscu, przy tym pomniku, czciliśmy honor żołnierza 1920 roku. Czciliśmy naród zjednoczony we wszystkich stanach, który dumnie i mężnie obronił niepodległość ojczyzny. Historycy twierdzą, że i Europy. Solidarnie, wszyscy razem. Od chłopa włościanina po inteligencję, po żołnierza polskiego. Dzisiaj stoimy przy naszym pomniku w dniu 1 września. W dniu 1 września na pamiątkę ofiary 1939 roku i lat następnych. Pochylamy głowy w zadumie i skupieniu nad tymi, którzy w obronie Rzeczpospolitej ponieśli dla niej największą ofiarę, ofiarę życia. Do was wołam, wstańcie do apelu, którzy składając daninę życia na ołtarzu wolności w imię miłości do ukochanej ojczyzny, pokazaliście ówczesnemu światu, a obecnie potomnym, że Polacy nie ugną się pod pręgierzem niewoli. Stańcie do apelu! Polegi na polu chwały! Funkcjonariusze Straży Granicznej uczcili pamięć ofiar salwą honorową. Trzema! Ładu! Salwą! Pas! Ładu! Salwą! Pas! Ładu! Salwą! Pas!
Obecni na uroczystościach kombatanci zgodnie podkreślali, że młodsze pokolenia muszą dbać o to, by tragiczne wydarzenia II wojny światowej nie odeszły w niepamięć. No, dzisiejsze pokolenie powinno znać tą historię naszego państwa i narodu, dlatego że są to przede wszystkim wydarzenia dziejowe raz, a drugie, no, ten patriotyzm i ta miłość ojczyzny, jaka w narodzie polskim istnieje, ona najbardziej się ujawniła właśnie w tym okresie wojennym i działań wojennych i powojennych wydarzeniach. Dzisiaj spotkaliśmy się pod pomnikiem poległym, pomordowanym i zamęczonym obrońcom ojczyzny na Placu Armii Krajowej w szczególnym dniu dla obywateli państwa polskiego, dla mieszkańców Kętrzyna. Mieliśmy też okazję wysłuchać krótkiego przemówienia jedynego żyjącego obrońcy września 1939 roku, pana Ronalda Reagini, który jest właśnie tym przedstawicielem, który daje młodemu pokoleniu jeszcze przykład, wzór tego, jak to wszystko wyglądało, jak trzeba byłoby postępować. I też liczna obecność kombatantów na dzisiejszej uroczystości pokazuje, iż naród polski w szczególności czci swoje święta i tragedie, które dotknęły Rzeczpospolitą.